Siemanko, witam Was na pierwszej sesji 41. studium. Znajdujemy się właśnie pod kolegium, gdzie odbywają się wszystkie nasze sesje. O! Jo, cześć, siemanko, witajcie w kolejnym studium. Ja jestem Gabryś. A ja jestem Aldona. I zobaczmy, co się dzieje w środku. Let's go, chodź. Cześć Filip. Czekaj, muszę się zastanowić. Jak ci się podoba sesja? Jest super. Tak, idziemy na górę. Chodź, idziemy na górę. Teraz idziemy na górę. Na piętro. Zobaczymy, co tam robią, ale chyba nic. chyba jest za cicho. O, tu są jakieś ludzie. Tu, o. O, siema! Jak wam się podoba na sesji? Bardzo trochę. Super. Tak. Tylko animatora mam takiego jakiegoś. Kogo? Jego, no. To jest nieprawda. Następnym razem będzie lepiej. Let's go, idziemy. Ja nie wiem. To są pomówienia jakieś. Gabryś, gdzie teraz idziemy? Zatrzymamy sekretarza. O, sekretarz, siema. Witam, bardzo serdecznie. Wracam właśnie z konferencji, gdzie były zasady. Opisywaliśmy razem z Justinem. Mam nadzieję, że nie zasnęli. Ale przekazaliśmy wszystko, co było trzeba. Było dobrze. I teraz się będą zachowywać. A nie? Tak! O, właśnie są kolejni kandydaci. I nasz skarbnik. Nie? Nie? Skarbnika nie ma. Nie dać. Jak wam się podoba na sesji? No, jest bardzo fajnie. Jest fajna atmosfera. Taka ramowska. Dużo śpiewamy. Jak mamy czas wolny, to wychodzimy sobie, śpiewamy i jest bardzo fajnie. Kandydaci bawią się tu lepiej niż animatorzy. To jest dobre. Dzięki. Dalej, tak są samą. Idziemy do chłopaków. Tam trochę śmierdzi, ale... Dobra, idziemy tu. Są rozmawiać z nimi. Dobra, okej. Okay. Co jest środek dnia, wy śpicie? No oczywiście. Chłopaki musicie nam powiedzieć, jak wam się podoba na sesji. Super jest, może być. Świetnie, podobało się. No, fantastycznie. A co to znaczy, że może być? Może być, no. Co ci powiem? No może być, no idziemy dalej. Co oni tu robią? Ludzie, no. Co to ludzie? Ja nie mogę. Dobra, tutaj możesz. Chłopaki, powiedzcie nam, co tu się dzieje? Właśnie, to jest za ciemno. O, nie wiem, jak się powiedzieć, co się stało? Wynosiliśmy kolegę z pokoju. Dobra, nie wiem, jak wam się podoba na sesji? Bardzo dobrze jest na sesji. Super, no. Jest super. A to jak się podoba na sesji? Bardzo dobrze jest. No jest. Dobrze, Aldonka, to powiedz nam, jak się zaczął wczorajszy dzień na studium? No to wczoraj oczywiście, jak przyjechaliśmy, wszyscy się pięknie zameldowali do godziny 17. I następnie była msza. Bardzo piękna msza. I po mszy było chwilę czasu przed adoracją, no to troszeczkę się wszyscy integrowali, grali sobie na korytarzach, śpiewali, no jak to potem kandydaci ujęli, było czuć ducha ramu, tak. No a potem była piękna adoracja i spanko. Tak. Tak. I zaczął się dzień dzisiejszy. No, a dzisiaj zaczęliśmy dzień oczywiście od pobudki i modlitw porannych, czyli medytacji i pacierzu, no i godzinek. Później mieliśmy śniadanie, sobie zjedliśmy, no a potem mieliśmy konferencję na temat po pierwsze historii RAM-u, a później była na temat zasad panujących na studium, więc myślę, że teraz kandydaci na pewno już są wtajemniczeni w ten krąg i teraz się będą zachowywać i są gotowi do podjęcia tej ścisłej formacji na późniejszych konferencjach. No, jeszcze dzisiaj będzie miała miejsce, będą mieć miejsce dwie konferencje. Nauka brewiarza, gdzie nasi kochani kandydaci będą się uczyć, jak odmawiać brewiarz i konferencja na temat modlitwy i życia sakramentalnego animatora. Siema dziewczyny, gdzie idzie się? Idziemy na konferencję do księdza Matusza na temat życia sakramentalnego animatorów. Tak. Ekscytujecie się? Proszę? Ekscytujecie się? Pewnie, że tak. Zawsze. Toilet z kiblis. Na którym będą uczyć się o modlitwie ogólnie i o wartości sakramentów w życiu i w posłudze animatora, do której będą się przygotowywać przez następny rok formacyjny. Tak, i jeszcze, dzisiaj w planie jest praca grupa,
gdzie nasi kochani kandydaci będą się poznawać, oraz koronka. No i jeszcze czeka nas wieczorem Eucharystia, na której będzie obrzęd błogosławieństwa animatorów, którzy nie byli obecni na DW. Pomyślcie oraz po kolacji będzie jeszcze miał miejsce pogodny wieczorek. Tak. Tak. A potem wszyscy kandydaci grzecznie pójdą spać. Dokładnie. Tak. Widzimy się jutro. Tak. Do zobaczenia. No to zapoznałem się już z kilkoma z nich i wydają się mega fajnymi ludźmi. Widać ich Boże działanie. Fajnie mi się współpracowało z ministrantami, ogólnie z całą naszą wspólnotą i czekamy może na kolejnych kandydatów, którzy mogą się dopisać do naszego studium do października. Tak. Ola, co powiesz ciekawego o kandydatów? Co powiem ciekawego? Że fajne smyczki mają i... RODO, no nie pokażę, ale fajne plakietki też mają, tutaj nie widać imienia, nazwiska, także fajne, fajne, fajnie wam. Martynka, jakie masz nastawienie na dzisiejszy dzień? Będzie super, ale będzie padać. Tak, będzie padać. Właśnie kandydaci mieli konferencję na temat zasad panujących na studium i wychodzą, a już wszyscy poszli. No trudno, ale możemy spytać kogoś, jak im się podobało. Na przykład tutaj, o! Maja, jak ci się podobała konferencja na temat zasad panujących na studium? Bardzo fajnie była. Było fajnie? Tak, fajnie. Tak, fajnie. Tak, fajnie. Tak, boję się. Ale dobrze. Ale teraz będą po prostu pilnować tych zasad jak oka w głowie, mówię wam, naprawdę. Filip, jak ci się podobała? Mam jedzenie. Konferencja, co najpiękniejszego wyciągnąłyście z tej konferencji? Stasiu robił na takie. Mówili nam, żeby nie gadać, że jest fajnie, ale było fajnie. No, czyli... Mi odcięło mowę, bo ksiądz bardzo ładnie powiedział i ja nie jest w ogóle, nie wiem co powiedzieć. I bardzo wrzucająca, szczególnie świadectwo Amen. No, dziękujemy. Dzień dobry, jak się czujesz z krzyżem? Cudownie, patrzcie. Czy to będzie do nagrania z RAM-u? Będzie? Będzie. Za niedługo, za rok wy też taki dostaniecie. No tak! Tak! Powodzenia! No, oryginalny! Tak! Siema kandydacie! Siema! Co ci się najbardziej podobało? Najbardziej podobała mi się msza dzisiaj. Tak? Bardzo była dobrze zorganizowana, wszystko było super. Super! Siema kandydacie, co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Konferencja! Naczynia. Cześć kandydacie, co robisz? Myję stoły. Taka. Siema kandydacie, co jest teraz? Pogodny wieczór. Odnośnie kandydatów i naszego studium. Czas mija bardzo szybko, jest już wieczór popogodnym. Kandydaci są the best. Zapowiada się bardzo fajny. Ty go na to powiesz. Udało nam się ich wymęczyć na pogodnym, więc mam nadzieję, że pójdą spać ładnie. Tak, pójdą spać, nie pójdą spać. Panić tego nic nie będzie! Thank you.
cześć i rar.